Na Jaworskim Rynku odbył się happening pod hasłem Solidarni z rodzicami osób niepełnosprawnych. Podobne spotkania zorganizowane zostały w ponad 50 miastach w Polsce. Zgromadziliśmy się po to, ażeby zaprotestować w stanowczy sposób, a równocześnie wyrazić swoją głęboką solidarność dla tych osób niepełnosprawnych, które dokładnie od 34 dni protestują w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Upominają się o godne warunki dla swojego życia. Po prostu wstałem rano do pracy, zrobiłem sobie kawę i zobaczyłem, że rodzice osób niepełnosprawnych udostępnili post. Udostępnili post z kolei jakiejś innej grupy, właśnie osób wspierających rodziców osób niepełnosprawnych. No i pomyślałem, że to jest świetny pomysł, żeby w Jaworze to zorganizować. Organizator akcji w Jaworze chciał w ten sposób wesprzeć rodziców osób niepełnosprawnych. Ja się bardzo cieszę, bo rzeczywiście dla mnie to jest bardzo ważny temat, a moja aktywność jakby wspierania tych ludzi ograniczała się wyłącznie do udostępniania postów, do pisania słów wsparcia, a ja myślę, że to jest ciągle za mało. Wszyscy podkreślali, że nie kierują nimi intencje polityczne. Jednak podczas happeningu wytykano błędy ekipie rządzącej. Ci ludzie kłamią. Oni znowu zdobędą władzę i znowu będą robili to samo, co robili. Gdzie były podatki VAT? Gdzie były podatki VAT? Jak nie ma, to dlaczego tylko o PiS-ie mówimy? Jesteście zwykłymi kłamcami i nic więcej. Przede wszystkim ta grupa tych rodziców, ona jest całkowicie apolityczna. Jest to, można powiedzieć, wzorowy ruch obywatelski. Taki, który powinien zaistnieć w każdym mieście, w każdym miejscu w Polsce, dlatego że cała siła do tego, żeby rzeczywiście coś zmienić długoterminowo, a nie tylko doraźnie na potrzeby kampanii wyborczych, to są właśnie całkowicie apolityczne ruchy obywatelskie. Rodziny osób niepełnosprawnych od kilku tygodni protestują w Sejmie, domagając się większego wsparcia od rządu. Jaworzanie, pytanie o zdanie, odpowiadali zgodnie. Oczywiście, że popieramy. No to jest skandal, żeby tych 500 zł nie dorzucić. To jest raptem 115 dostali euro. Tak. To jest raptem 115 euro. Sami sobie przyznają po 70-80 tysięcy, tak. A tutaj tym biedakom się nie daje tych 115 euro. Jeszcze wykorzystuje się to trochę tak nieładnie. Naprawdę, no. Więcej szacunku dla tych ludzi. Jesteśmy razem z nimi. Tutaj powiem szczerze, że większość nas jeszcze trochę będzie niepełnosprawnych. To jest takie przykre, że nas jest w tym Jaworze tak mało, no ale po prostu co zrobić? No może ta garstka gdzieś coś zrobi, że więcej tych ludzi później przyjdzie. Podczas spotkania głos mógł zabrać każdy. Wypowiadali się samorządowcy i osoby zupełnie niezwiązane z polityką.